wrócił Grosicki. Ale proszę zobaczyć. To jest faul oczywisty Piotra Broszka, natomiast... Dobre, długie podanie. Dobre pokazanie się na pozycję. Niestety, gdyby tutaj lepiej przyjął, to Małecki myślę, że mógłby się... Grosicki do niego zagranie, ale znów bardzo dobrze przeczytał to Kamil Glik. Bardzo dobrze przeczytał, ale tak gdyby Tomek Franko był lekko uderzona, stąd tylko taki strzał. Ale jak na razie, teraz duża pewność siebie Tiago Angela Cionka, ale... ...do gry w dzisiejszym spotkaniu. Być może dostanie szansę w drugiej części spotkania, ale też no, na razie nie można nic zarzucić. Zresztą wracając jeszcze tak do troszeczkę odwykającego dzisiejszego spotkania, na przykład... jeszcze tak do proszę. Kowalski. Wysoko wyszedł Cionek, ale dobrze interweniował Frankowi. Dla niego żadna nowość. Występowanie na pozycji środkowego obrońcy. Teraz Olszar po dobrym zgraniu Smektały. Olszar. No i wywalczyć z obrońców. Olszar trochę sam wygonił się do boku pola karnego i zmarnował. Ale popatrzmy, kolejny atak Piasta. No, osiągają przewagę gospodarze. Piłkę rozgrywać tak, żeby być w jej posiadaniu, żeby to było permanentne, żeby to było właśnie z premedytacją robione przez zawodników jednej i drugiej drużyny. Dobrze, teraz smek takcji. Czy zdąży Pietro? Nie zdążył. Teraz jednak dobrze wyprzedł. Matuszek. Maciejak. Biskup. Smektała ma teraz trochę miejsca. Smektała puścił sobie piłkę między Andriusa Skerlię, po obok Andriusa Skerlię, obiegł go, ale zdążył za sekurację Cionek. Macie jak faulował Cionka, ale dobrze zastosował korzyść. Teraz arbiter tam jeszcze stanął, cierpiał. No i chyba będzie żółta kartka. Przywoła do siebie arbiter Michniewicza. Kwestia jest czasu, złapał trochę doświadczenia większego i strzela bramki. Asystent podniósł tą chorągiewkę. Tak, bo tak było na początku, że Grosicki tak jakby nie biegł do niej. Potem się zdecydował i... Kapitana Jagi. Boją się zaryzykować, żeby tylko ja nie stracił piłki. Żeby nie było na tak, mnie. Tak. Który będzie piękny, a w Polsce będzie pusto na boiskach i w stadionach. Tak ostatnio. Prawa rozgrywają swoją akcję. Cionek, Skerla, Aleksis w drugiej linii. Kibice już gwiżdżą, bo oczywiście czas minął. Dodatkowy. Jeśli Polonia nie przegra tego meczu, pytanie co parokrotnie w pierwszej połowie. Tutaj jeszcze raz widzimy, jak odepchnął swojego rywala gracz Jagiellonii Aleksis. Teraz piłka w kierunku Nikolicia i tutaj Piak. Troszeczkę zostali sprowadzeni do parteru piłkarzy niebieskich. Pokazała im Legia jednak, że potencjałem ich na formę. Właśnie Kulczar zaczął się już dziarsko tam zmagać z piłkarzami Jagiellonii, ale na razie został trochę schłodzony. Zatrzały te karty, jak mówiliśmy. Jagiellonia jednak częściej zwycięsko wychodziła z tego typu batalii mierzejewskiej, ale dobrze. I wielki Groklin wcześniej, jeszcze za kadencji Jacka Zielińskiego. Już niewielu takich zawodników. To już jest zupełnie inny zespół. Niestety dla kibiców Polonii o wiele słabszy, bez wyrazu, bez stylu. Tak, no właśnie, to też mógł być temat jakiś. Że nie sprzedali swojego trzeciego w tej chwili bramkarza. Tak, dziwnie się to ciekawie dla warszawskiego klubu. No ale cóż, tym razem się upiekło.
Kamińskiego piłka trafiła do... Najbardziej zagrożony był jego występ także Andrzeja Niedzielana, ale wyleczył grypę żołądkową już w tygodniu Andrzej Niedzielan. Teraz dobre, prostopadłe podanie. Tomasz Frankowski. Tak, ale ciekawy pomysł, bo Jezierski, który gra jako drugi napastnik, wszedł właśnie na tą boczną strefę. Brzyski. Z taką szybkością i siłą. Niedziela. I zagranie teraz. Plebiscyty tak, na... I zabezpieczenie środkowego obrońcy. Na piłkarzy... Silnie, widać, że jest doskonale przebywany pod względem siłowym. Janoszka. Tym razem schował się za plecami Thiago Cionka.